Na sprawę majtek, ich rozmiaru i długości, ma wpływ jedynie temperatura otoczenia. Po co jaśniejszy dowód na globalne ocieplenie? Ubzdurała sobie, że będzie religią. Mówię o dogmacie naturalistycznym. Wypływa właśnie z przyjęcia założeń wstępnych. Z tego dogmatu oczywiście wypływają praktyki religijne. Zanim przejdziemy do dalszej analizy naszego tekstu bazowego, czyli Dzieje Apostolskie 17, wizyta apostoła Pawła w Atenach, chciałem krótką uwagę na temat współczesnej nauki, która od 150 lat ubzdurała sobie, że będzie religią. I to wcale nie jest śmieszne. To nie jest żaden dowcip. Bo to nauka stwierdziła, że wypowie się w kwestiach Boga. A czym jest religia? To chyba nawet Wikipedia by potwierdziła, że religia to jest zbiór jakiejś wiedzy i praktyk o Bogu, które ludzie przyjmują. I akurat nauka, może nawet nie od 150 lat, tylko bardziej od 100 lat. Ten pomysł, przepis to jakieś 150 lat. A przyjęcie tego przepisu jako dogmatu we współczesnej nauce, to myślę, że nawet i 100 lat nie ma. Mówię o dogmacie naturalistycznym. Mówię o dogmacie, który przyjęła współczesna nauka, mówiąc, że wszystko, co zawiera jakiekolwiek odniesienie do Boga lub do jakiejś innej siły wyższej, jest nienaukowe, jest nieracjonalne. Taki oświecony człowiek absolutnie nie może w tłumaczeniu zjawisk przyrodniczych odwoływać się do Boga. Z tego dogmatu oczywiście wypływają praktyki religijne. Można by tak trochę być areligijne. Bo wiecie, jaki człowiek przyjmie układ odniesienia, tak zaczyna podstępować. I dokonania współczesnej nauki chciałem wam zobrazować pewnym bardzo ciekawym, naukowym spostrzeżeniem historyczno-obyczajowym. Poproszę nasz slajd. Ta piękna grafika, będąca dowodem globalnego ocieplenia w naszym współczesnym świecie, wypływa właśnie z przyjęcia założeń wstępnych, a dokładnie z założenia wstępnego. Bo, jak słusznie prawi profesor Jotkowski, nauka nie może się rozwijać bez założeń wstępnych. Naukowo to się nazywa epistemiczny układ odniesienia. No dobrze, dziękuję. Nie byłem pewien, czy mi się uda to tak ładnie powiedzieć. Otóż, jaki epistemiczny układ odniesienia przyjęli ci naukowcy? Przyjęli, mianowicie, domniemujemy, po ich odkryciu, domniemujemy, że do tych badań przyjęli epistemiczny układ odniesienia w brzmieniu podobnym do następującego. Na sprawę majtek, ich rozmiaru i długości, ma wpływ jedynie temperatura otoczenia, średnioroczna, no, czyli ocieplenie klimatu. Na sprawę majtek, używanych przez kobiety akurat tutaj, na mężczyznach nie wiem, jakby to wyglądało, może podobnie. Jedyny wpływ na wielkość, czyli na ilość materii zużytej do wyrobu jednej sztuki majtek, jedynym czynnikiem wpływającym na tę wielkość jest średnioroczna temperatura otoczenia. Mówimy o cywilizacji zachodniej, czyli powiedzmy klimat Europa Zachodnia, Ameryka Północna. No i jeśli przyjmiemy takie założenie, to i odkrycie jest oczywiste. No to jest przecież
po co jaśniejszy dowód na globalne ocieplenie? Czyli najpierw przyjmujemy pewne założenie, a potem mamy naukowy dowód. Tak właśnie to działa. Przykład może dla niektórych wydawać się jakiś prozaiczny czy infantylny, ale każdy rozsądny człowiek potrafi zastosować tę analogię do każdego innego odkrycia nauki, która jako założenie wstępne przyjmuje, że Boga nie ma i że On nie ingeruje w procesy naturalne, w procesy rzeczywiste, które nas otaczają. I odwołanie się do Niego w wytłumaczeniu tego, co widzimy, lub tego, co się stało, lub tego, co będzie, wyrzuca nas poza obręb współczesnej nauki. Jeśli naukowcy muszą się zmieścić w dogmacie naturalistycznym, to ich odkrycia będą warte tyle samo, co przedstawione na tym posterze. List do Rzymian, 1 rozdział. Jaką Bóg dał ocenę naukowców, którzy odrzucą ingerencję Boga w historię i w materię? Czyli odrzucą to, że jest Stwórcą i to, że jest Panem. Jak sam Bóg to ocenia? Jak przyjęcie tego epistemicznego układu odniesienia jest oceniane przez Boga? Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz mistrzem mieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Zmienili się mądrymi, a stali się głupi. Wniosek jest prosty. Nauka, która sama siebie zawęzi do dogmatu naturalistycznego, czyli do założenia, że Boga nie ma i nie ingeruje On w historię i w materię. Do czego może doprowadzić ludzi? Jakie może dać im odpowiedzi na najważniejsze pytania ich życia? Może oczywiście zbudować i na pewno to zrobi lepszy smartfon. Czy to się tak nazywa? Ja nie wiem, ja tylko tego używam. Niech tak będzie. To zrobią jeszcze lepsze. Zrobią takie, że będziecie sobie mogli chipa, no może nie wy, ale nasi słuchacze, którzy, że tak powiem, zlekceważą Boże ostrzeżenia. Chipa będzie sobie można do głowy gdzieś, czy już nawet są takie projekty, że się nakłada piękne okulary. Nie wiem, czy już widzieliście, na targach broni w Kielcach jakiś czas temu już miałem przyjemność oglądać takie zjawisko. Nakładasz i jesteś jak w Matrixie. Możesz sobie siedzieć na wysypisku śmieci, bylebyś miał tylko podłączenie do internetu i będziesz na Bahamach. Albo co tam sobie zamarzysz? No może jeszcze właśnie tu zmysł zapachu trzeba będzie jakimś dezodorantem znieczulić, albo jeszcze coś wymyślą. Tak, takie odkrycia nauka będzie jeszcze robiła. Czyli rozwój technologii. Ale odpowiedzi na najważniejsze pytania o życie człowieka, jego przeznaczenie, o to proste pytanie, jak żyć, zarówno w stosunku do jednostek, jak i do całych narodów, już dawno przestała dawać.